Ino Yamanaka to postać, która jest dość inteligentna i posiada ciekawe umiejętności. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Ino to zdrobnienie od Inoshishi, co znaczy dzik, a jej nazwisko Yamanaka oznacza pośród gór. W mandze nigdy nie zostało wyjaśnione, jak i dlaczego Ino zdecydowała się zostać medycznym ninja, tylko w anime jest to ukazane. Była prymuską, posiadała jedne z najlepszych ozen w akademii, najlepsze w asertywności, drugie najlepsze w ninjutsu, taijutsu i genjutsu, przez Sasuke, który ją wyprzedzał. Jednak Iruka przyznał, że to Sasuke miał ogółem najlepsze oceny. Jej hobby to zakupy, jakie to typowe. Jej ulubioną rzeczą jest kwiatek, który wręczyła Sakurze, gdy były dziećmi. Chciałaby ponownie walczyć z Sakurą, w zasadzie to mogłaby być całkiem ciekawa walka. W siódmym openingu Naruto Shippuden Ino, Sakura i Hinata walczy z Konan, jednak nigdy to nie było przedstawione w mandze. Jest świetnym ninja wsparcia, potrafi zlokalizować przeciwników, porozumiewać się telepatycznie, czy chociażby przejąć kontrolę nad użytkownikiem. Potrafiła nawet przejąć kontrolę na chwilę nad Obito, aby zmienić kierunek lotu kuli ogniastej bestii. Trafnie stwierdziła to, że Nagato musi być w pobliżu wioski, ponieważ kontroluje wszystkich Peinów techniką podobną do tej z jej klanu. Przez całe anime nie wiedzieliśmy nic na temat jej matki. Gdy Ino wychodziła z kwiaciarni w pierwszym Naruto i poinformowała o tym mamę, ta nie odpowiedziała. Do czasu wojny nie było o niej ani jednej wzmianki. To by było na tyle o Ino. Dajcie znać w komentarzach, o kim zrobić kolejne ciekawostki. Trzymajcie się, na razie, cześć!